Potem miałem widzenie. Spójrz, otwarte są drzwi nieba, a głos, który przedtem słyszałem, mówił do mnie jak dźwięk trąby. Teraz powiedział: wstąp tutaj na górę, a ja ci pokażę, co nieodwołalnie stanie się w przyszłości. I w okamgnieniu ogarnął mnie zachwyt. Spójrz. No nie, jak już zauważyliście, dzisiejszy fragment, który wam czytałem, pochodzi z 4 rozdziału, bo od niego zaczynamy. Czyli na pewno ktoś sprytny, inteligentny sobie powie: o, pominął 3 rozdziały. Moi drodzy, zrobiłem to oczywiście specjalnie. Pominęliśmy te 3, dlatego że to jest zupełnie osobna część w Apokalipsie, te listy do kościołu. Dlatego proszę się nie martwić, to jest specjalne pominięcie. W sensie wyrwane poszczególne odcinki. Ja wiem, że tak będzie, jak zobaczycie na przykład tam za 5 odcinków, czy ileś jeźdźcy Apokalipsy. O, to od razu się część podjara, ale będzie super. Albo ktoś tam zobaczy za chwileczkę Bestia 666 i na pewno będzie chciał sobie obejrzeć ten odcinek. Bez sensu. Kochani, Apokalipsa jest tak zrobiona, że ona z wyrwanymi tylko jednymi obrazami naprawdę nic nie znaczy. W sensie ona tylko w całości pokazuje jakby to, o co Panu Jezusowi chodzi. Więc taka moja zachęta. Wiem, że to brzmi, jakbym was po prostu próbował zachęcić, żebyście oglądali, ale trochę to próbuję zrobić. W takim sensie to naprawdę zadziała i jakby dotrze do nas ta wiadomość, jak zobaczymy to w pełnym spektrum. Więc bardzo was zachęcam, nie oglądajcie tylko ciekawych tytułów, tylko spróbujcie sobie przejść ze mną tą drogę. Dobra. Do rzeczy. Kochani, dzisiaj bardzo krótki cytat, dlatego że muszę wam przedstawić Jana, który tę Apokalipsę napisał, i też oczywiście od Jana się musimy czegoś nauczyć. Zauważcie, kiedy Jan zostaje zaproszony do napisania tejże przedziwnej księgi, to robi z nim Pan Jezus coś bardzo specyficznego. Mianowicie nie dyktuje mu tej księgi na ziemi, czyli tam, gdzie Jan jest. Nie przychodzi do niego, nie wiem, z objawieniem swojego ducha albo w jakikolwiek inny sposób, tak jak to zazwyczaj się dzieje, kiedy Pan Bóg chce coś tam komuś przekazać, tylko robi z Janem coś, co się nie stało jeszcze chyba w historii biblijnej. Mianowicie, żeby Janowi to opowiedzieć, to zaprasza Jana, żeby Jan wszedł tutaj. Co to jest to tutaj? To tutaj to jest oczywiście niebo, to jest oczywiście rzeczywistość duchowa, w której mieszka Bóg. Jak za chwileczkę zobaczymy, będzie opisane wszystko, co się jakby tej rzeczywistości tyczy, czyli jak to tam wszystko wygląda. Czyli zauważcie, miejscem napisania tej księgi nie jest ziemia, nie jest normalne przebywanie Jana, tylko Jezus mówi tak: Janie, żebyś mógł to zrozumieć, co chce ci przekazać, i żebyś mógł to Kościołowi przekazać, to musisz się stać uczestnikiem tej rzeczywistości, w której ja już jestem. Kochani, takie coś nie zdarzyło się nigdzie w Biblii. Oczywiście mają różni biblijni prorocy wizję tego, co się dzieje w niebie, ale nikt z nich, że tak powiem, fizycznie nie wstąpił tam. Ta księga sugeruje, że Jan został zaproszony, chyba jako w ogóle jedyny człowiek żyjący w historii, bo Jan jeszcze żyje, w historii świata, do tego, żeby wlazł po prostu do nieba. Kochani, co to jest za znak? Co to jest za symbol? Bo on jest nam bardzo potrzebny, żeby się zabrać za czytanie Apokalipsy. Ona nam to pokazuje w tych swoich pierwszych wersetach. Apokalipsę można przeczytać tylko będąc jakby człowiekiem z raju. O co chodzi? Nasza grzeszność, nasze upadki, fałsze złego, który nam wkłada do głowy różne głupoty, po prostu bardzo nam przeszkadzają czytać Apokalipsę. Kochani, co to znaczy? Bo to de facto mogłoby oznaczać, no to w takim razie my nie jesteśmy w stanie jej przeczytać. Uwaga, tak to prawda. Nie jesteśmy w stanie jej przeczytać. Kochani, mówię to na początku, żebyśmy się nie zawiedli. Ta księga bardzo wiele razy postawi nas w takich momentach, że będziemy te symbole odczytywać, będziemy je próbowali zrozumieć, no i klops. Naprawdę. Dlatego, że nie jesteśmy mieszkańcami nieba. Co zrobić, żeby być mieszkańcami nieba? W sensie, dlaczego Janowi się to udało? Nie wiem, czy pamiętacie, że święty Jan był nazywany tak zwanym umiłowanym uczniem. Mamy taki jego obraz, kiedy leży na sercu Pana Jezusa, i to jest taki obraz, który w ogóle przyszedł jako pewnego rodzaju symbol. Czyli człowieka, który jest bardzo blisko serca Pana Jezusa. Czemu Apokalipsę napisał święty Jan? Ano właśnie ten. W sensie, Jezus wiedział, że ten jego uczeń jest po prostu już prawie człowiekiem z raju. Jest tak blisko jego serca, jest tak wsłuchany w to serce, jest tak jakby roztęskniony bliskości Pana Jezusa. Zauważcie, że powiedział mu: wejdź tutaj, a Jan natychmiast tam wlazł. W sensie w Janie nie było nic,
co by mu przeszkadzało. To słowo natychmiast jest bardzo ważne. Właśnie dlatego nie Piotr, który mogłoby się wydawać, no kurczę, w końcu papież, jemu by mogło być takie objawienie dane, nie? Przydałby się taki nauczycielski urząd Kościoła w postaci papieża, który by wiedział te rzeczy. Nie. Jezus wybrał Jana, dlatego że Jan był najbliższy sercu Pana Jezusa. I to jest, moi drodzy, zachęta na dzisiaj dla Was, żebyśmy tak rozpoczęli. Jeśli chcesz tę księgę czytać, a nie ma w Tobie pragnienia bliskości z Jezusem, jeśli chcesz tę księgę czytać, a nie ma w Tobie tęsknoty za tym, żeby być bardzo blisko Niego, to mówię to zupełnie poważnie. Nie czytaj tej księgi. Jeżeli chcesz tych rekolekcji słuchać, ale jest w Tobie jakiekolwiek inne pragnienie niż to, żeby znaleźć bliskość Jezusa i położyć się na Jego sercu, nie słuchaj tych rekolekcji. Dlatego, że jeżeli szukasz w tej księdze przepowiedni o przyszłości świata, jeżeli szukasz w tej księdze wytłumaczeń katastrof na świecie, które się dzieją, jeżeli chcesz przez tę księgę zobaczyć tylko i wyłącznie katastrofy i zło i grzechy w tym świecie, które będą tu opisane, to ta księga Ci zaszkodzi. Ta księga Cię tylko i wyłącznie zdołuje, zdepresuje, doprowadzi Cię do rozpaczy i nie wiem, do czego je tam jeszcze. Jest tylko jedno serce, które może do tej księgi się zbliżyć. To jest serce, które pragnie nade wszystko bliskości z Jezusem. Dlatego Jan zostaje zaproszony tam do tej bliskości z sercem Pana Jezusa. I kochani, to jest na ten nasz taki pierwszy regularny, że tak powiem, odcinek już z czytaniem sobie Apokalipsy. Uważam, najważniejsza zachęta. Jeżeli macie jakiekolwiek inne intencje przeżywania tych rekolekcji, jeżeli macie jakiekolwiek inne intencje czytania Apokalipsy, rozczytywania symboli, widzenia wszystkich znaków i tak dalej, mówię, jakiekolwiek inne poza bliskością z Jezusem, to jest bez sensu. I tylko się, no, skrzywdzimy się w ogóle. Zobaczcie, to wszystko jest wyrażone bardzo piękną rzeczą. Jan, kiedy tam wchodzi, kiedy zostaje zaproszony do tego nieba, to pisze tak: doznałem natychmiast zachwycenia. Po prostu Jan ma takie serce, że jak tylko w tę rzeczywistość wchodzi, natychmiast go ogarnia po prostu entuzjazm i zachwyt nad tym wszystkim, co widzi. Dlatego, że on pragnie Jezusa. Jan nie jest przerażony wizjami. Będą takie momenty, że będą go oczywiście przerażały te wszystkie rzeczy, które będzie widział. Ale w nim głównym motywem jest właśnie ta bliskość z sercem Jezusa. I kochani, ta księga ma w nas sprawić zachwyt. Pamiętacie, co się działo z Adamem w raju? Adam w raju był cały zachwycony. Pamiętacie, jak spotkał Ewę po raz pierwszy? Adam tam jeszcze przed grzechem pierworodnym, kiedy widzi drugiego człowieka, to jest po prostu cały porwany zachwytem względem tego, co Bóg stworzył. To ma właśnie Jan. I kochani, ta księga bez tego, czyli bez zachwytu Bogiem, bez zachwytu bliskością z Nim, bez pragnienia i ogromnej tęsknoty za Nim, jest totalnie bez sensu. I to jest ukryte, jak dla mnie, w tych pierwszych dwóch wersecikach, że Jezus mówi, może tutaj wejść i może tę księgę czytać tylko ktoś, kto chce być bliski mojemu sercu, tak jak Jan. I dlatego Jemu dałem tę opowieść. Kochani, dzisiaj z tym posiedźcie, bo jeżeli chcecie siebie doskonalić, albo siebie tylko nawracać, tak jak Wam mówiłem wczoraj, albo siebie naprawiać, to jest za mało. Tu potrzeba serca chcącego być bardzo blisko serca Pana Jezusa. Innym ta księga wyrządzi szkodę. Chwilę później zobaczyłem, że w niebiosach otworzono bramę i usłyszałem potężny głos, niczym brzmienie wielkiej trąby, który przemówił do mnie: wejdź tu, a pokażę ci, co musi się jeszcze wydarzyć. I zostałem w duchu przeniesiony.